Mam ogromną przyjemność i ogromny zaszczyt poprowadzić finał piątej, no i niestety z ubolewaniem stwierdzam ostatniej edycji konkursu popularyzatorskiego Inter, organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Dzień dobry Państwu. Tworzy się coś zupełnie nowego, a mianowicie to, co nazywamy otwartą nauką. Mianowicie naukowcy z pewnych dziedzin udostępniają wszystkie swoje wyniki badań i społeczność na zewnątrz, z innych dziedzin, ale tak samo i amatorzy, mają te badania i próbują pracować naukowo. Uprawianie nauki to jest także świetna zabawa, a mówienie jeszcze o swoich wynikach albo o swoich projektach to powinna być jeszcze lepsza zabawa. Inter jest już swego rodzaju marką, szczególnie w środowisku młodych uczonych. Mój projekt był zdecydowanie interdyscyplinarny. Łączyliśmy z jednej strony robotykę i sztuczną inteligencję, a z drugiej strony sztukę i psychologię. Terapeuto, pomogę ci, powiedział robotyk. Ale jak chcesz mi pomóc? Te twoje roboty są za trudne, ja tego nic nie rozumiem. Nie, no to robotyk powiedział, nie, one nie muszą być trudne, one mogą być intuicyjne w użyciu, mogą być łatwe, mogą być sprytne, jak, nie wiem, jak smartfon. Myślę, że Inter jest czymś bardzo szczególnym w skali kraju, a nawet w skali światowej, bo takich konkursów jest naprawdę mało, gdzie oceniają nie tylko jakość naukową projektów, ale również sposób przekazania tego w sposób jasny i klarowny dla przeciętnego nienaukowca. Czy uderzenie pioruna w lecący samolot jest niebezpieczne? Czy jest to w ogóle prawdopodobne? Statystycznie rzecz ujmując, każdy samolot pasażerski zostaje trafiony piorunem przynajmniej raz rocznie. Najważniejsze to jest promowanie prawdziwych osiągnięć naukowych. To właśnie stara się robić Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Na początku ocenia pod względem merytorycznym takie projekty, a później, jeśli ktoś wygra tę nagrodę, to promuje tę osobę. No, ogromne zaskoczenie. Ja się nie spodziewałam, że w ogóle zajmę jakiekolwiek miejsce. Jestem niezmiernie mile zaskoczona. Jeśli podamy za małą dawkę promieniowania, wtedy rak wygra. Jeżeli damy zaś za dużo, wówczas możemy spowodować poważne powikłania, którym jest odczyn popromienny. Kierowaliśmy się głównie sposobem prezentacji i to, czy prezentacja jest ciekawa, czy ona jest w ogóle zrozumiała dla szerokiego grona odbiorców, czy są tam jakieś ciekawe gadżety naukowe użyte i głównie to decydowało, w jaki sposób ocenimy daną prezentację. Zaczniemy od gwoździa wieczoru, czyli od wytworzenia sztucznej chmury. Piękne, prawda? Ale jak jest skomplikowane. Ja jestem bardzo wzruszona, szczególnie nagroda publiczności. To jest coś, czego zupełnie się nie spodziewałam, a co ma dla mnie niesamowite znaczenie. Ogromna radość. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Wanda Niemyska i jestem matematykiem. Ale niech się Państwo nie obawiają, nie będę dziś wypisywać żadnych skomplikowanych wzorów. Za to opowiem, dlaczego bańki są dla mnie tak ciekawe oraz w jaki sposób wykorzystaliśmy je do odkrycia zupełnie nowych struktur białka. Najmniej finalistów, ale najbardziej wyrównany finał. Jedyną metodą kontroli mięsa w kierunku włośnia jest metoda bezpośredniego szukania larw pasożyta, która jest bardzo długa, żmudna, a często też nieskuteczna. Ci, którzy dzisiaj prezentowali swoje projekty, swoje programy, to była dziesiątka wyselekcjonowana z dużo większej grupy. Te osoby miały trening z ludźmi, którzy uczyli, jak się zachowywać, jakich błędów nie popełniać, jak panować nad oddechem, jak panować nad mimiką. Chciałbym bardzo, żeby może w jakimś okrojonym, ale jednak, żeby w jakimś zakresie tego typu trening miał każdy naukowiec, niezależnie od dziedziny, który robi w Polsce doktorat. Szkolenie było, muszę powiedzieć, kluczowe dla tej prezentacji. Jeśli chodzi o fundację, to według mnie w tym momencie w Polsce to jest najlepsza fundacja wspierająca naukę, która naprawdę daje takiego kopa każdemu z nas, żebyśmy robili to lepiej i robili to fajniej. 5 minut wcielę się w rolę generała. Generała układu immunologicznego. Społeczeństwo powinno być przekonane,
o sile nauki, o tym, co się robi w Polsce, jakie świetne wyniki się otrzymuje. Jeżeli tego nie będziemy w stanie przekonać osób, z którymi żyjemy w tym kraju, to nauka nie będzie się rozwijała. A z jakiego obszaru geograficznego będą pochodzić próbki badań? Tak, my pobieramy próbki z całego zasięgu występowania. I to będzie tylko obszar Polski, prawda? Już w Europę? To zależy od wysokości nagrody. Mam nadzieję, że w jakiejś innej odsłonie będziemy mogli kontynuować wątki popularyzatorskie w ramach Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Panie profesorze, finis coronat opus, ale może jakaś nadzieja, bo jak tak rozmawiałem, to ludzie spodziewają się, że po Interze piątym będzie szósty, siódmy, ósmy i tak dalej. Jest coś w tym programie, co naprawdę powinniśmy kontynuować i będziemy się starać to robić.